Rozpoczęła się jesień, a wraz z nią nieuchronnie zbliża się sezon grzewczy. Jednak nie wszyscy mają w tym czasie swój ciepły kąt. Mowa tu o bezdomnych, dla których niskie temperatury to śmiertelne zagrożenie. Noclegownia w Raciborzu już dziś przygotowuje się na najtrudniejszy czas w roku, aby pomóc potrzebującym przetrwać kolejną zimę. Za moment, czyli 1 listopada, rozpoczniemy tegoroczny okres funkcjonowania w obrębie naszego domu dla bezdomnych noclegowni, działającej właśnie od 1 listopada do ostatniego dnia marca. Okres szczególny dla naszego stowarzyszenia i dla wszystkich pracowników skupionych wokół domu dla bezdomnych, ponieważ bardzo dbamy o to, żeby wszystkim osobom, które trafią w tym okresie do nas, do noclegowni, niczego, mówiąc krótko, nie zabrakło. Każdy z nas w dowolnym momencie życia może znaleźć się na zakręcie, dlatego nie powinniśmy się odwracać od bezdomnych. Pomóc może każdy w miarę swoich możliwości. Przyjaciele naszego stowarzyszenia i naszego ośrodka pomagają nam w zbiórce pewnych konkretnych akcesoriów, których najbardziej brakuje i które zawsze w okresie noclegowym są potrzebne wobec osób, które do nas trafiają. Są to na przykład, jak zawsze, bielizna pościelowa, przede wszystkim poduszki, zmiany pościeli, poszwy, poszewki, prześcieradła praktycznie w każdej ilości, bielizna męska i to bielizna kompleksowa, mam tutaj na myśli podkoszulki, kalesony, skarpety. Oczywiście również odzież zimowa dostosowana do pory roku, ze szczególnym naciskiem, co bardzo chciałabym podkreślić, na obuwie zimowe, bo często panowie, którzy trafiają do nas, nie są zabezpieczeni w odpowiednie do pory roku obuwie. Zabiegamy o to, bardzo się staramy, żeby każda z tych osób po spędzeniu nocy w noclegowni wyszła z ośrodka stosownie do zimy ubrana. Noclegownia ma jedynie 14 miejsc noclegowych, co roku brakuje łóżek. Jednak nikt z potrzebujących nie jest odsyłany. Dostawiane są wtedy łóżka polowe i materace, których też często jest za mało. Do noclegowni nie trafi nikt wbrew swej woli, więc nie każda osoba decyduje się na przyjęcie naszej pomocy. Natomiast każda osoba, która na taką pomoc się zdecyduje i to kryterium trzeźwości spełni, na pewno taką pomoc otrzyma, a chciałabym tutaj jeszcze podkreślić, że oczywiście wsparcie to dotyczy również wsparcia pracownika socjalnego i wsparcia medycznego, jeśli zachodzi taka potrzeba. Wszystkim, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka i którzy zdecydują się zebrać najpotrzebniejsze rzeczy, mogą je przynosić do domu dla bezdomnych przy ulicy Wiejskiej 18A. Portiernia jest dostępna 7 dni w tygodniu od godzin rannych do godziny 18. Apelowałbym w ogóle do takich ludzi, którzy duże rzeczy wyrzucają na śmietniki, ale tu się przydadzą takie rzeczy, bo to się wypierze i po prostu przychodzą tu tacy ludzie, że nie mają nawet co się ubrać. No to trzeba nieraz ubrać człowieka, żeby jakoś wyglądał czysto. W domu dla bezdomnych działa świetlica. Stali mieszkańcy, dopóki nie staną na nogi, mają tutaj przytulne pokoje oraz jedno z najważniejszych miejsc, czyli stołówkę, którą obrazem z ostatniej wieczerzy ozdobił jeden z mieszkańców. U mnie taka sytuacja była, że dostałem eksmisję z domu, bo byłem w zakładzie karnym i nie płaciłem jakiś czas i zostałem eksmitowany. No i przez komornika zostałem tutaj przydzielony i staram się tu jakoś po jakimś czasie, może będę się starał o jakieś mieszkanko z powrotem. No, każdemu noga się podwinie w życiu, a mnie się tak powinęła i znalazłem się tutaj. Noclegownia ruszy już w listopadzie, dlatego nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Przyda się każda pomoc, a dobro na pewno do nas wróci.